Cześć, cześć i czołem wszystkim naszym słuchaczom. Z tej strony Ola z Niezależnego Zrzeszenia Studentów i mam dzisiaj przyjemność przedstawić Wam wyjątkowego gościa, czyli Marcina. Cześć Marcin. Cześć, witajcie wszyscy. Marcin, to jest myślę dobry moment, żeby powiedzieć o Tobie coś więcej. Marcin jest uosobieniem aktywności społecznej, jest prezesem Fundacji Z Wyboru, jest coachem, jest trenerem kompetencji społecznych, a o jego doświadczeniu myślę najlepiej mówią statystyki, bo na swoim koncie ma ponad 8 tysięcy godzin szkoleniowych. I poza tym Marcin jest też współtwórcą projektu Depresja, który ma na celu współfinansowanie leczenia depresji oraz edukowanie w zakresie zaburzeń nastroju. A prywatnie Marcin jest absolwentem AGH, także jeśli mamy tam kogoś z Krakowa, to może się kojarzycie. I lubi podróżować i kolekcjonować wspomnienia w wyjątkowych karwach, które chwyta swoim aparatem fotograficznym. I dzisiaj przybliży nam bardzo ważny i obszerny temat, jakim jest presja społeczna, czyli coś, z kim każdy z nas się na pewno kiedyś spotkał w różnej formie, ale zawsze było to w jakiś sposób doskwierające. Także wow. Myślę, że możemy przełączać się na prezentację i wgryźć się w ten temat rzeki, jakim właśnie jest presja społeczna. Super. Ola, tak mnie przedstawiłaś, że teraz aż poczułem faktycznie presję na barkach. Że, no, o nie, to zupełnie miało takie. To jest właśnie ale antyprzykład, jak nie działać. Nie, no broń Boże, broń Boże. Też dojdziemy do tego, że presja nie jest czymś, co jest złe, więc myślę, że o tej presji trochę sobie porozmawiamy i porozmawiamy sobie też o tym właśnie, jak nie ulegać tej presji, więc jeżeli idzie wszystko ok, bo nie mam podglądu, no to możemy zaczynać. Jak myślisz, Ola? Myślę, że możemy. Okej. Zaczynamy. Doskonale. Bomba. Ta technologia jest super. W ogóle niesamowite jest to, że dopiero wczoraj do mnie dotarło, że ten wspaniały tytuł "Nie daj się, ludzie niech swoje myślą" jest cytatem z jakże cudownej piosenki z polskiej popkultury. I to było w ogóle dla mnie niesamowite odkrycie, a potem jak usłyszałem to, że to jest cytat i jak mi się wszystko skojarzyło i połączyło, to cały dzień dzisiaj mi się tu nuci Doda i ta piosenka. Nie wiem, czy wam też się będzie to nuciło, natomiast mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się trochę wam opowiedzieć właśnie o presji. Czyli właśnie pogadajmy sobie o presji, o otoczeniu i o tym, co się dzieje w naszym świecie, jak to w ogóle wygląda. No i dlaczego ludzie swoje myślą? Może tak. Plan na dziś jest taki, że na początek opowiem wam trochę o naszym dzisiejszym świecie. Potem porozmawiamy sobie o oczekiwaniach. Na koniec, czy da się inaczej? I mam nadzieję, że będzie sporo pytań od was. Te pytania możecie wpisywać w komentarzach przy tej relacji. Na tą chwilę nadajemy przynajmniej na 2 albo na 3 fanpage, więc na pewno możecie pisać pytania i te pytania powinny jakoś do mnie dotrzeć za pomocą Oli i całego zespołu, który tutaj nas wspiera. Więc nie przedłużając, w zasadzie też nie muszę się jakoś specjalnie przedstawiać, bo Ola zrobiła to w sposób cudowny, więc w skrócie mogę dodać tylko tyle, że będę z wami się dzielił dzisiaj też moimi doświadczeniami. Doświadczeniami własnej presji, którą odczułem na sobie, własnych oczekiwań i tych, które odczułem na sobie. I opowiem wam trochę takich historii związanych z tym, jak to się tak w tym życiu plecie. No bo jednak nie da się tej presji pozbyć, nie da się tej presji ominąć, to te oczekiwania są wokół nas i ten świat, w jakim żyjemy, jest jaki jest. I to, o co was proszę na początek, no to przygotujcie sobie kawałek kartki i długopis, bo będzie nam potrzebne, ponieważ zrobimy sobie takie jedno ćwiczenie w trakcie naszego spotkania. Jedno ćwiczenie, które mam nadzieję przybliży wam oczekiwania. Oczekiwania, które są gdzieś tam na waszych barkach, ale o tym w trakcie spotkania. Także powoli możecie się rozejrzeć za kartką i długopisem na spokojnie, a ja przechodzę dalej. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Możecie kliknąć w tym momencie lajka na
pod wydarzeniem, wtedy będziemy widzieli, znaczy ekipa będzie widziała, że jesteście, a ja muszę wierzyć na słowo, więc jedziemy w takim razie. Jaki jest ten nasz dzisiejszy świat? To jest bardzo dobre pytanie, które zadaliśmy sobie już kilka miesięcy temu w ramach przygotowywania szkoleń, jeszcze kiedy się w miarę dało i myśleliśmy, że będzie się dało robić szkolenie na żywo w ramach projektu Depresja. Zadaliśmy sobie takie pytanie, a potem zadawaliśmy to pytanie uczestnikom naszych szkoleń. Jaki jest ten nasz dzisiejszy świat? No i doszliśmy do wniosku, że z jednej strony jest przyjemny, ale z drugiej nie do końca. No bo mam parę takich tutaj słów, kluczy. Z jednej strony mamy znajomych. Ci znajomi są wokół nas, ale ci znajomi z drugiej strony mogą być tymi znajomymi z telefonu, z Facebooka, z Instagrama. I te znajomości trochę robią się takie elektroniczne. Tych ludzi jest strasznie dużo wokół nas, chociaż mamy z nimi strasznie małe relacje. Takie nie głębokie. No a właśnie jesteśmy teraz jeszcze w trakcie tej pandemii. Pandemii, która powoduje, że jednak tych relacji nie łatwo nam się buduje te relacje. Nie, trudno jest je zacieśniać i ciężko nam sobie tutaj poruszać się w sposób normalny w tym rozumieniu tego, co było jeszcze przed pandemią. Każdy z nas myśli w jakiś sposób o karierze, o takiej chęci zbudowania jak najlepszej ścieżki kariery, no bo jednak dobrze by było mieć te pieniądze, dobrze by było mieć fajną pracę, dobrze by było być zauważonym na świecie w jakiś sposób. Figura, to jest oczywiście bardzo ważne, no bo przecież musimy wyglądać w odpowiedni sposób. Figura to nie tylko ciało fizyczne w takim rozumieniu tutaj, że muszę dbać o swoją figurę, ale też muszę wyciskać siódme poty z siebie i dbać, żeby wyglądać jak najlepiej. Zresztą wystarczy spojrzeć na okładkę dowolnego czasopisma, w którym będziemy mieli albo świetnie zbudowanego faceta, albo piękną kobietę, która, no nie oszukujmy się, zajmowałem się trochę fotografią, to wiem, że te okładki no nie są prawdziwe, ale jednak wierzymy, że idealna figura gdzieś istnieje. W tym naszym dzisiejszym świecie mamy rodzinę i ta rodzina no jest, jaka jest. Czasem lepsza, czasem gorsza, ale zawsze w jakiś sposób na nas wpływa. I ta rodzina wywiera jakiś nacisk cały czas na nas. No już w ogóle pomijając reklamy. Reklamy, które mijamy każdego dnia, nieustającą ilość razy, nie wiem, czy można tak powiedzieć. W każdym razie jedziemy do pracy, na uczelnię, czy jedziemy gdziekolwiek, teraz rzadziej, no ale widzimy ciągle reklamy, jakieś billboardy, plakaty, city lighty. Tutaj wchodzisz do autobusu i w autobusie nawet nie możesz sobie spokojnie popatrzeć na siedzenie przed tobą, bo na nim jest reklama. Ale dobra, na szczęście możesz włączyć Facebooka i na Facebooku reklamy. No to wchodzisz na inną platformę, na YouTube'a, który jest przerywany ciągle reklamami. Cały czas nasz świat otacza nas reklamami, jakimiś informacjami z zewnątrz. No i właśnie te media, zarówno te standardowe, jak i niestandardowe, czyli media w rozumieniu telewizji i tego, co się dzieje aktualnie w telewizji, czy w radiu, czy w prasie, no część z nas to obserwuje, a nawet no, dam wam mój przykład. Ja w ogóle zdecydowałem się nie oglądać telewizji, nie słuchać radia takiego na co dzień, telewizji w postaci zwykłych mediów. I mimo wszystko, jak przyjeżdżam na przykład do rodziców, odwiedzam moich rodziców i tam jest włączony telewizor, to te media do mnie docierają. Ja wtedy dostaję ten strzał taki jeszcze, nie będąc przygotowany na to, co mogę usłyszeć, nagle dopada mnie jedno czy drugie hasło na temat polityki albo sytuacji geopolitycznej albo jeszcze czegoś innego, co się dzieje na świecie. To strasznie męczy. Jesteśmy w takim pędzie ogólnie rzecz ujmując. I ten pęd no, wcale nam nie pomaga. Zmusza nas do szybkiego działania, często nieprzemyślanego. A w tym wszystkim trzeba znowu zadbać o swoją znowu figurę, ale znowu o swoją też swoje zdrowie, więc warto by było jakiś sport pouprawiać. No tak, tylko jak to robić?
zrobić, kiedy jesteśmy na home office? Czy da się zrobić home sport? No pewnie da się. Można zrobić jogę, można zrobić jakiś może inny rodzaj sportu, ale czy da się w siatkówkę zagrać w mieszkaniu? No ja bardzo cierpię, bo ja lubię bardzo grać w siatkówkę, ale tego nie mogę zrobić. Home office też nie jest najprostszym rozwiązaniem. No, jak jesteśmy w kilka osób w jednym mieszkaniu, to ciężko sobie nawet pogodzić i wyznaczyć te strefy do pracy. A jeżeli jesteśmy sami, to nagle okazuje się, że w mieszkaniu siedzimy cały czas sami i rzadko kiedy się spotykamy. Musimy się jednocześnie cały czas uczyć, dokształcać, cały czas będąc i śledząc social media. No i wszyscy na szczęście mówią nam, że damy radę. Że damy radę i że tak trzeba. Taki jest nasz dzisiejszy świat. Dlatego uśmiechamy się od ucha do ucha i tak każdego dnia idziemy. No i tu mi się kojarzy taki cytat, który ma wielu autorów. Znaczy wielu autorów, bo nie udało mi się dojść do tego, kto jest ostatecznym autorem, ale ten cytat pojawia się zarówno w filmach, jak i w książkach o wolności finansowej, a także doszedłem do tego, że prawdopodobnie wymyślił go i powiedział pewien architekt, który urodził się zaledwie 100 lat przed moim urodzeniem, czyli w 1888 roku. A brzmi on tak: ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, by zaimponować ludziom, których nie lubią. I trochę taki jest nasz dzisiejszy świat. Może to brzmieć smutno, ale może to trochę nas obudzić. Ludzie kupują rzeczy, dużo rzeczy, których nie potrzebują, bo większość rzeczy leży w tej chwili, nie korzystamy ze wszystkiego, co mamy. Za pieniądze, których nie mają, za kredyty, za pożyczki i różnego rodzaju instrumenty finansowe lub pochodne poprzez pożyczanie albo założenie, że w końcu, skoro udało mi się odłożyć trochę na wakacje, ale na wakacje nie wiem, czy pojedziemy, no bo jest ten koronawirus, to może wydam to na coś zupełnie innego. No i by zaimponować ludziom, których nie lubimy, no może nie tyle nie lubimy, w sensie mamy z nimi negatywną relację, choć tak też bywa, ale może nie do końca z nimi mamy w ogóle jakąś relację, czyli chcemy to pokazać właśnie chociażby na Facebooku czy Instagramie. No i to ma taką jedną bardzo dużą konsekwencję. Taką, która jednak wpływa na nas i jest to odczuwalne każdego dnia. Są to oczekiwania. I teraz chciałbym, żebyśmy trochę więcej porozmawiali o tych oczekiwaniach, bo jednak to jest temat bardzo istotny w dzisiejszym świecie. Czym są oczekiwania? Tutaj powinno się pojawić właśnie teraz, w tym momencie, jakieś coś bardzo mądrego. A jak trzeba coś bardzo mądrego, no to moja mama, jak nie wiedziałem, co jakieś słowo znaczy, mówiła mi, wtedy było to jeszcze w formie papierowej, zajrzyj do słownika wyrazów obcych. No to tutaj sprawdzimy, co to są oczekiwania. Wpisałem słownik języka polskiego PWN. Oczekiwanie to, czego się pragnie i to, czego się spodziewa. Okej. Okay. Mówię fajne, podoba mi się, proste. Oczekiwanie to jest to, czego się pragnie. To, czego się pragnie, jakbyśmy trochę wzięli i rozwinęli, to jest to, czego pożądamy, na punkcie czego mamy obsesję, może manię, może to są moje chęci, potrzeby, marzenia. To, czego się spodziewa, czyli że ktoś na nas liczy. I oczekuje od nas czegoś. Ktoś na nas liczy, ktoś czegoś od nas wymaga, ktoś czegoś żąda, zmusza nas, namawia albo po prostu proponuje. I tak właśnie chciałbym, żebyśmy się zastanowili teraz, żebyście się zastanowili nad tym, jakie oczekiwania są w waszym życiu i jakie czujecie na sobie oczekiwania. I zapraszam was tutaj do pierwszej części ćwiczenia, które dla was przygotowałem. Czyli zastanówcie się teraz, jakie czujecie na sobie oczekiwania. Zastanówcie się, czy one są wspierające, czy są osłabiające. W zasadzie nieważne, bierzcie wszystkie, które wam przyjdą do głowy. Teraz będzie właśnie potrzebna ta kartka i długopis. To mogą być oczekiwania, które są w was, czyli wy oczekujecie czegoś od siebie, albo z zewnątrz, czyli ktoś oczekuje czegoś od was. I chciałbym, żebyście bez
zastanawiania się, czy to dobre oczekiwanie, czy niedobre, czy wasze, nie wasze, czy wam pomaga, czy nie, zaczęli je wypisywać. I zacznijmy od tego, żeby się nad tym pochylić przez 3 minuty, natomiast zachęcam was, żebyście potem po naszym spotkaniu dokończyli sobie to, bo 3 minuty może być mało. I to mogą być oczekiwania, które są szalone, które trochę są dla was smutne, może wesołe, ekscytujące, przerażające, wkurzające, albo mogą być to oczekiwania związane właśnie z rzeczami, finansami i tym podobnymi rzeczami. Mam nadzieję, że to jest dla was proste. Wrzucam tutaj jeszcze słownik języka polskiego w prawy górny róg, żeby było łatwiej, żeby można było się tym zainspirować. I zachęcam do tego, żeby pochylić się nad tym ćwiczeniem. I na chwilę się przestanę odzywać. Dam wam na to 3 minuty. To do dzieła. Okej, okay, to powoli kończymy i oczywiście możecie cały czas wypisywać, ponieważ to jest rzecz, która oczekiwania, to jest rzecz, która będzie nam towarzyszyć przez pewnie całe życie i przez całe życie będziemy musieli się z tym zmagać, więc super, mam nadzieję, że to macie i teraz pozwolę sobie tak w międzyczasie, bo już się trochę rozgadaliśmy, powiedzieć wam o jednej rzeczy. O tym będę jeszcze powtarzał, natomiast serdecznie was zapraszam. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie pogadać, skonsultować się, wymienić się myślami, to aktualnie w naszej fundacji w ramach projektu Depresja uruchomiliśmy teraz projekt działań z darmowymi konsultacjami. Więc jeżeli macie ochotę, czujecie, że potrzebujecie albo wiecie, że ktoś może chcieć czegoś takiego i potrzebować, to na stronie depresja.pl/konsultacje możecie się zupełnie na darmowe, jednorazowe konsultacje umówić, żeby pogadać po prostu. O tym jeszcze później lub jak będą pytania, to walcie śmiało w komentarzach. A teraz wracamy do drugiej części naszego ćwiczenia. W drugiej części chciałbym, żebyśmy te nasze oczekiwania trochę posortowali, ponieważ te nasze oczekiwania, w sensie to, co czujecie na barkach w postaci oczekiwań, tak jak już rozmawialiśmy, mogą być wasze, to będzie lewa strona tej tabeli, albo czyjeś, prawa strona tabeli. Czyli trzeba by podzielić kartkę na 4 części, bo góra to jest to, co wam się podoba i chcecie realizować, te oczekiwania, które chcecie realizować, a dół to jest nie chcę tego realizować. I za chwilę poproszę was, żeby te wasze oczekiwania posegregowali właśnie w taki sposób. Czyli to, co jest wasze i chcecie robić, to, co jest wasze i nie bardzo chcecie to robić, to, co jest oczekiwaniem wobec was od kogoś,
To jest kolejna rzecz i chcecie to robić i nie chcecie tego robić tak samo. Jednocześnie te 8 graficzek po lewej stronie może wam jeszcze podpowie oczekiwań związanych z waszymi znajomymi, z pracą, może z tworzeniem czegoś, może ktoś z was chciałby i oczekuje od pozytywnym sensie, że ma chęć zaczęcia pisania na przykład bloga albo podróżowania, zwiedzania czegoś, może sport, może rodzina i stworzenie własnej rodziny, a może jakaś pasja, na przykład gotowanie. Strasznie lubię gotować. Pomyślcie jeszcze o tym, myślcie o swoich oczekiwaniach, a ja wam powiem, jak to wygląda u mnie, ponieważ myślę, że tak będzie najłatwiej to zrozumieć. Moje oczekiwania, które chcę realizować, to po pierwsze chcę robić, jakby zależy mi na tym, żeby to, co robię, było najwyższej jakości. I to jest coś, co jest moje i bardzo to mocno czuję i zależy mi na tym, żeby robić dobrze, żeby na pewno to było wysokiej jakości. Zależy mi na wolności. Wolność jest moją podstawową wartością, która przyświeca mi i zależy mi na tym, że jakby chcę odczuwać wolność. Wolność w postaci przestrzeni, podróżowania, wolność w postaci też jakichś finansów, ale też tego, co robię. Chcę robić to, co chcę robić, a nie to, co mi będzie nakazane. No i podróżowanie to jest coś, co strasznie uwielbiam i bardzo ciężko mi było się odnaleźć na początku pandemii, ale potem okazało się, że Polska jest równie ładna, ale też da się wyjechać za granicę pomimo pandemii. To, co jest w mojej głowie, moimi oczekiwaniami wobec mnie samego, a nie chcę tego realizować, to jest to poniżej. Mam takie przekonanie, że powinienem robić tak, jak powinno być zrobione. Jest jakaś powinność, którą muszę realizować. I zacząłem sobie z tego zdawać sprawę, że robię tak, jak być powinno, a nie zawsze to jest dobre. I nie zawsze chcę to realizować. Druga rzecz to jest zawsze powinien mieć dobry humor i zawsze powinien mieć żart na najwyższym poziomie. No ale to zawsze to jest to, czego nie chcę realizować, bo chcę też być odbierany czasem poważnie, chociażby tak jak teraz. Takim moim oczekiwaniem, które miałem jeszcze kilka lat temu, było to, że chciałem mieć Porsche przed 30. Jestem po 30 i nie mam Porsche. I jakoś sobie z tym poradziłem, bo to, co chciałem realizować, myślałem, że chcę realizować, przestało być dla mnie atrakcyjne. I w momencie, kiedy doszło to do mnie, całe moje życie się zmieniło w pewien sposób. I już w tej chwili wiem, że moim oczekiwaniem kiedyś było mieć Porsche przed 30. Teraz już nie jest to Porsche. Oczywiście piękne samochody, uwielbiam na nie patrzeć, ale chyba już nie chcę. To nie jest już dla mnie, to nie jest coś, czego potrzebuję. Z drugiej strony, to jest też bardzo ciekawe, co ja czuję na sobie. Pamiętajcie, że te oczekiwania, które ktoś na nas wywiera w jakiś sposób, ktoś czegoś od nas oczekuje, nie zawsze jest złe. Na przykład mam nadzieję, że oczekiwaliście, a na pewno organizatorzy z Niezależnego Zrzeszenia Studentów oczekiwali, że zrobię dobrą prezentację i będzie to wartościowe szkolenie. I to nie jest moje, to wy ode mnie tego oczekujecie w jakiś sposób, będąc tutaj, a ja chcę to zrealizować, chcę dostarczyć wam dobrą prezentację i wartościowe szkolenie. Coś, co nie jest moje, co usłyszałem kiedyś, to jest to, że warto kupować nieruchomości. I ja pracowałem trochę w nieruchomościach, trochę się tym zajmowałem i teraz wiem, że jest to wartościowe i chcę to robić, chcę kupować nieruchomości, bo wierzę w to i jest to moje, że to w sensie nie moje, to usłyszałem, że to jest dobra inwestycja i się z tym zgadzam. Poprawienie zakładki Wspieraj to jest coś, czego oczekuje ode mnie mój zespół marketingowy, w sensie mój, nasz zespół marketingowy w fundacji. Zakładki na stronie właśnie depresja.pl / Wspieraj
gdzie można wspierać nasz projekt finansowo. To czego Was przy okazji tak trochę podprogowo zachęcam, jeżeli macie ochotę. Ale poprawienie tej zakładki to jest znowu nie mój pomysł, ale chcę to zrealizować, bo wiem, że to pomoże rozwijać nam nasz projekt po prostu. Więc to są dobre rzeczy, które widzę z czyichś oczekiwań. Z drugiej strony nie chcę tego, co ktoś może ode mnie oczekiwać, czyli men's health shape, czyli pięknej, niesamowitej figury, napompowanych bicepsów i tak dalej. Oczywiście chcę dbać o swoje zdrowie i staram się to robić, natomiast wiem, że men's health shape z okładki nie jest czymś dla mnie. Na przykład moja babcia i mój dziadek pytają mnie często o pracę. Czy ja pracuję, czy nie, jak tam praca, co robię, jak robię. Bo robienie czegoś teraz inaczej niż w ich czasach, czyli prowadzenie fundacji i robienie zupełnie innych projektów niż kiedyś, pracowanie przed komputerem z domu, to jest zupełnie coś, czego oni nie rozumieją, ale oczekiwali długo ode mnie, żebym chodził do pracy. Chodził, jeździł autobusem, samochodem, ale żebym gdzieś tam był. A ja jeszcze przed rozpoczęciem się pandemii już pracowałem zdalnie, więc to jest kolejna rzecz. No i tytuł magistra to jest oczekiwanie, które nie było moje. Ja nie chciałem bardzo zrobić tytułu magistra. I tu się wiąże też ciekawa historia, ponieważ mój dziadek, świętej pamięci już, kiedyś powiedział, że chciałby dożyć kolejnego pokolenia magistrów. A że z tego pokolenia, nazwijmy to wnucząt, ja byłem najstarszy, to poczułem wtedy, że no kurde. Akurat wtedy dziadek już chorował i po prostu, chociaż tego nie chciałem, nie chciałem robić magistra, bo to nie było moje, nie chciałem, nie było mi to do niczego potrzebne, to wtedy, jak usłyszałem to oczekiwanie właśnie dziadka, to postanowiłem je zrealizować. I dzisiaj jestem szczęśliwy, że udało mi się zrealizować i zdobyć tu magistra, jak jeszcze dziadek żył, i to jest dla mnie wartością, chociaż to było nie moje i nie chciałem tego realizować. Więc zobaczcie też to, że te wszystkie oczekiwania, które są, one są bardzo płynne. Coś, co jest nie moje, może stać się moje. Coś, czego nie chcę, mogę to zrobić. I to jest takie bardzo płynne. To posegregowanie tylko ma nam w pewien sposób pomóc zrozumieć, jak wyglądają te nasze oczekiwania. Gdzie one są, skąd one się biorą. I do tego Was teraz zapraszam. Wróćmy do tego ćwiczenia. 2 minutki takie szybkie. Zastanówcie się nad swoimi oczekiwaniami. Czy chcecie, czy nie chcecie ich realizować? Czy one są wasze, prywatne? Czy ktoś od was tego oczekuje? Poprzesuwajcie to sobie, powrzucajcie sobie na tą tabelę i za chwilę się widzimy z powrotem, słyszymy. Dobra, podobno byłem wyciszony, więc wracam do Was. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Pewnie Krzysztof mi podpowie gdzieś tak, żebyście nie słyszeli, czy mnie słychać.
Dobra, doskonale. Dostałem informację z bazy, ale to jest fajne. Właśnie mówiłem o tym, że to jest strasznie dziwne, kiedy nie mam z wami kontaktu na żywo. Nie mam pojęcia, jak tam wygląda sytuacja po drugiej stronie prezentacji. I takie zaufanie jest w to, że coś się tam dzieje, jest no ciekawym doświadczeniem, muszę wam powiedzieć. Okej, dobra. To w takim razie, jak już mamy te oczekiwania rozłożone na to, co chcę, czego nie chcę, co jest moje, co nie jest moje, to teraz pytanie jest, co i jak mam o tym myśleć? No i dobre pytania, które warto sobie zadać, to jest tak. I co ja z tego będę miał? Czyli co ja z tego, z tych oczekiwań, które są tam przypisane w odpowiednich miejscach, co ja będę miał, jeżeli uda mi się je zrealizować? Co mi to da? Po co mi to w ogóle? Czy warto to robić? Czy to jest opłacalne w jakiś sposób, w rozumieniu nie tylko finansowym, ale też na przykład emocjonalnym? I też bardzo ważne pytanie, które można rozbudować, czyli a jak już będę to miał, zrealizuję to oczekiwanie, to co? Czego będę miał więcej? Czego będę miał mniej? Jak się zmieni moje życie? Czy naprawdę bardzo się zmieni, czy tylko trochę? Czy zmieni się tak, jakbym chciał? Czy to, co się wydarzy, faktycznie jest tego warte, tego poświęcenia na przykład? Wiecie, takie pytania doprowadziły mnie do tego, że obroniłem magistra, jak ja to sobie mówię, dla dziadka. Te pytania doprowadziły mnie do tego, że dzisiaj jestem minimalistą i już nie myślę o prze. Te pytania doprowadziły mnie do tego, że skończyłem pracę z poprzednią firmą, którą prowadziłem, i teraz doszedłem do tego, że chcę robić coś zupełnie innego, czyli prowadzić fundację. I te pytania, choć są bardzo proste, banalne, potrafią zmienić życie, mówiąc wprost. Dla tych, którzy nie usłyszeli, jeszcze raz zapraszam na konsultację. Jeżeli czujecie, że macie ochotę pogadać, po prostu, to i ja, i Wojtek na tą chwilę jesteśmy do dyspozycji. Razem z Wojtkiem prowadzimy projekt Depresja i Fundację i prowadzimy konsultacje darmowe, jednorazowe, takie 50-minutowe konsultacje. Jeżeli czujecie, że macie potrzebę pogadać, jeżeli chcecie się dopytać o coś, jeżeli macie potrzebę zastanowienia się, czy to, co się dzieje z wami, jest ok, albo gdzie się udać, jakiej pomocy na przykład poszukać, to my jesteśmy po to, żeby właśnie pomóc. Więc jeżeli macie ochotę, albo po prostu chcecie pogadać, może o rozwoju osobistym, a może o tym, jakie oczekiwania na was są, to zapraszamy. Wystarczy, że wejdziecie sobie na depresja.pl łamane przez konsultacje albo na depresja.pl po prostu i tam znajdziecie w menu górnym zakładkę. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy. To jest oczywiście bezpłatne. No i ostatnie pytanie, taka ostatnia część przed pytaniami, to jest pytanie, czy da się inaczej? Co można zrobić, żeby trochę inaczej podejść do tego naszego dzisiejszego świata, żeby inaczej sobie poradzić trochę z tymi oczekiwaniami? Mam trzy podpowiedzi. Pierwsza z nich, jak już powiedziałem, jestem minimalistą i zachęcam was, żeby się z tym tematem zapoznać. Tak jak rozmawialiśmy, Ola powiedziała jeszcze przed połączeniem się, że minimalizm jest teraz taką modną rzeczą. No trochę tak, trochę to jest modne, ale z drugiej strony, jak zobaczycie, jakby wgryziecie się trochę w ten minimalizm, to możecie znaleźć w tym coś dla siebie. Nie mówię, że od razu musicie zostać nomadami, którzy będą mieli dobytek mieszczący się w jednym plecaku małym. Najlepiej, żeby był idealny do bagażu podręcznego w Ryanairze. To nie o to chodzi. Ale warto może się nad tym zastanowić. Pytania, które warto sobie zadać, to czy aż tyle potrzebuję? Czy na pewno te wszystkie rzeczy mi są naprawdę potrzebne? Czy ja naprawdę potrzebuję tego, o czym teraz myślę, że potrzebuję? Tutaj tak na przykład jak z moim Porsche.
Zachęcam Was do tutaj, akurat wypisałem The Minimalist Game, do niego za chwilę, ale jeżeli macie 1,5 godziny i Netflixa, albo ktoś z Waszych znajomych ma Netflixa i może Wam udostępnić, to polecam Wam obejrzenie tam filmu. Minimalist chyba się nazywa. W każdym razie, jak wpiszecie minimalizm albo minimalist, to wyskoczą Wam dwa filmy tam są. I ten pierwszy, i ten drugi. Polecam Wam bardzo serdecznie, możecie go je obejrzeć. Jeżeli wolicie czytać, a nie chcecie oglądać na przykład, to polecam Wam bloga niecomniej.pl. Oczywiście mogłem wrzucić tutaj linka, ale wierzę w to, że Wojtek właśnie czuwa i gdzieś wrzuci Wam linka właśnie jak to się napisze, w komentarzach do naszego bloga niecomniej.pl. A jeżeli chcecie podjąć wyzwanie, które jest wymagające i hardkorowe, to zachęcam Was. Minimalist Game polega na tym, że każdego dnia przez 30 dni wykonujecie proste zadanie. Pierwszego dnia Waszym zadaniem jest pozbyć się, czyli wyrzucić, oddać, przekazać na cele charytatywne, sprzedać, cokolwiek, jedną rzecz. Pierwszego dnia jedną rzecz. Drugiego dnia dwie rzeczy. Trzeciego dnia trzy rzeczy i tak dalej, przez 30 dni. No, jest to duże wyzwanie, ale bardzo Wam serdecznie to polecam. Jeżeli macie ochotę, to może być naprawdę fajnie. Ja pamiętam 2 lata temu wyczyściłem całkowicie swoje mieszkanie, sprzątając i pozbywając się rzeczy. Wydawało mi się, że wszystkich, które mi już są niepotrzebne. A następnie, już po całym sprzątaniu, postanowiłem właśnie zagrać w tą grę sam ze sobą i udało mi się. Jak łatwo policzyć, to jest prawie 500 rzeczy. Tylko jedyne, co wtedy zrobiłem, to przedłużyłem ten okres. Czyli to nie zajęło mi 30, tylko chyba 60 parę dni. W sensie nie, że tam przez każdy dzień, po prostu zapisałem sobie, że te 400 czy 500 rzeczy, które muszę usunąć, nie usuwałem przez 30, tylko przez dłuższy okres, bo było mi trudno to zrealizować. Bo to też nie musicie zagrać na maksa, nie musicie zrobić tego. Może jedna rzecz, na którą spojrzycie dzisiaj i zobaczycie, że Wam jest niepotrzebna, zainspiruje Was do tego, żeby trochę spojrzeć na te fizyczne rzeczy inaczej. Zacznijcie od fizycznych rzeczy, bo tam jest najłatwiej, jeżeli chodzi o minimalizm. Druga podpowiedź to prawdziwe relacje zamiast znajomych w social media. Pytanie takie, które mam dla Ciebie, to jest to, kim się otaczasz? Druga rzecz, jak często się otaczasz? I to jest pytanie takie, jakiej jakości są relacje, które są wokół Ciebie? Jakby nie jest tutaj moją rolą, żeby oceniać, ale Ty się zastanów, czy jesteś zadowolony, zadowolona z tego, jakie relacje są w Twoim życiu? I zachęcam Cię do tego, bo to może sprawić, że nagle jakieś rzeczy się zaczną inaczej układać w Twojej głowie. Też drugie pytanie, jak często się otaczasz? No są takie sytuacje, gdzie niestety nie możemy, że tak powiem brzydko, pozbyć się danej relacji, ale ona na nas dobrze nie wpływa. I mam tutaj na myśli relacje, na które nie mieliśmy wpływu, czyli na rodzinę. Może ktoś z rodziny nie pasować po prostu tobie i możesz mieć taką potrzebę, żeby po prostu spotykać się z tą osobą rzadziej. I to też jest okej. Możecie sobie dać na to prawo. I trzecie pytanie, czy twoi przyjaciele i najbliższe osoby powiedzą ci prawdę? Czy powiedzą ci wprost, jeżeli robisz coś nie tak? Czy dadzą ci gorzką prawdę taką, jaka jest dla twojego dobra, to owijali w kolorowe papierki. Zwróćcie też uwagę nie tylko na swoje rzeczy, czyli punkt pierwszy, ale też na swoje relacje, bo minimalizm w relacjach to też bardzo ciekawa rzecz. No i trzeci temat, który chciałbym wam dać na koniec, to jest to, że warto sprawdzić, czy praca, którą wykonujecie albo będziecie wykonywać, bo jeszcze na przykład studiujecie, będzie miała znaczenie, czy tylko jest nastawiona na kasę.
I jakby nastawienie na pieniądze też jest okej. Okay. Jakby nie każdy musi wybrać tą drogę, co ja. Wszystko ma swoje konsekwencje i to, co ja wybrałem, i to, co wy wybierzecie. Natomiast zastanówcie się, no właśnie, czego chcecie tak naprawdę, tak szczerze, czego chcecie. Czy chcecie właśnie pieniędzy, może chcecie mieć więcej znaczenia, znaczenia dla świata. I żeby było ciekawiej, to nie musi się wykluczać. Na jednym z naszych szkoleń online'owych właśnie było bardzo ciekawe to, jak jedna z uczestniczek powiedziała, albo może to było jeszcze na żywo, no nieważne, jedna z uczestniczek powiedziała, wow, to okazuje się, że ja nie muszę robić kariery. To jest dosyć odkrywcze, że ten taki pęd i to dążenie do kariery, do robienia jakichś nie wiadomo czego, pięcia się po szczeblach, to jest tylko i wyłącznie koncept, który został nam gdzieś wpakowany do głowy i nie musimy się na niego zgadzać. Możemy. To też jest okej. Ale nie musimy. To też jest okej. Jakby dajcie sobie prawo do samodzielnego podjęcia decyzji, jak chcecie. Zadajcie sobie też pytanie, czy jesteście dumni z tego, co robicie? Czy to wam daje wewnętrzne poczucie zadowolenia? Czy to was wzmacnia? Czy po prostu pracę wykonujecie, bo musicie? I broń Boże, punkt trzeci, w punkcie trzecim nie podejmujcie ostrych cięć. Ostre to mogą być cienie mgły, ale na pewno nie podejmujcie ostrych cięć. Nie podejmujcie decyzji o zmianie pracy teraz, bo to bez sensu. Bo możecie robić to, co robicie. I jeżeli czujecie, że tam czegoś brakuje, to ten element brakujący możecie znaleźć gdzieś indziej. Możecie przykładowo zostać wolontariuszem w schronisku dla zwierząt i pomagać tam raz w tygodniu, przez godzinę, bo to da wam więcej poczucia znaczenia, jakiejś wartości i oddania siebie światu w jakiś sposób, bo na przykład dojdziecie, że tego wam brakuje i nie musicie wtedy rezygnować z pracy, co by było nie zawsze najbardziej sensownym rozwiązaniem. Takie trzy pomysły dla was mam z pytaniem, czy da się inaczej. To chyba na tyle, nawet nieźle poszło czasowo. Zapraszam was do pytań, do wysyłania pytań w komentarzach. Mam nadzieję, że wam się podobało i że wyciągnęliście coś dla siebie. Jeżeli tak, to też napiszcie. Super będzie nam to usłyszeć. No i jeszcze raz przypominam o konsultacjach. Jeżeli macie ochotę, to wpadajcie. Będzie nam bardzo miło z wami spędzić trochę czasu. No i zapraszam na Q&A. Teraz sprawdzamy. Ola, czy mnie słyszysz? Halo, halo. Oczywiście, słyszę i jestem. Już po projekcji, już wiedza w głowie się układa. Także dziękujemy ci bardzo, Marcin, za taką wartościową wiedzę i ciekawe ćwiczenia. Myślę, że dużo mogą nam dać, jak zrobi się je tak naprawdę porządnie. I oczywiście parę pytań jeszcze wpadło, także myślę, że możemy do nich płynnie przejść. Pierwsze, jakie nas tutaj interesowało, dotyczy tego, jak odróżnić wymagania od presji, bo na naszym wykresie było pokazane, że są oczekiwania innych, które chcemy realizować, ale są też takie, których nie chcemy. I gdzie jest granica między tym, co chcemy, gdzie jest granica między tym, co ludzie chcą dla naszego dobra, a co chcą czego chcą dla swojego dobra, a niekoniecznie dla nas. Wiesz co, tak dużo pytań. Okej, spróbujmy to sobie rozbić. Pierwsze, czym się różnią wymagania od presji? Zresztą to są trochę słowa tak dla mnie. Jeżeli ktoś od nas czegoś wymaga, to może na nas budzić presję. I to bardziej w ten sposób, czyli wymagania są, chociaż też mogą być wymagania, które sam sobie daje, więc w zasadzie trochę wymagania i oczekiwania bym trochę potraktował jako coś takiego tożsamego. Natomiast czy to powoduje presję i jaką to powoduje presję, to zależy już tylko od nas. I w zasadzie to, czy te oczekiwania budzą presję w nas, no to tak naprawdę właśnie
jak dużą tą presję budzą, będzie zależało od tego, jaką mamy świadomość w dużej mierze. Nie? Jeżeli ja zdaję sobie sprawę, że na przykład jest to wymaganie z tej ćwiartki nie moje i ja nie chcę tego, tak? I jednak jest to wymaganie na mnie, ja to robię, to zdając sobie sprawę, że ja to robię teraz, to i wiedząc, że będę to chciał zmienić na przykład, no to może być mi łatwiej. Ja znalazłem właśnie w tej ćwiartce, tak jak mówiłem o tej magisterce dla dziadka, no to jakby ja tam znalazłem zupełnie inną motywację. Tak? Myślę, że to w ten sposób trzeba do tego podejść. Czyli w takim razie, czy presja też próba być motywująca i może działać dla naszego dobra? No zdecydowanie. Ja, jakby to też śmieszne jest, ale to, co powiedziałem na początku naszego spotkania, że tak mnie fajnie przedstawiłaś, że aż poczułem presję na barkach. Kurde, to musi być to zarąbista prezentacja. Ale to nie jest zła presja. Ta presja jest potrzebna. Presja jakby powoduje, że uczymy się do egzaminów. Presja powoduje, że przygotowujemy się do prezentacji. Presja powoduje, że zależy nam. To jest dobry element w naszym życiu. Czyli grunt to po prostu nie da ci wejść do tego poziomu, w którym nas już paraliżuje. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej. A co w takiej sytuacji, kiedy jednak ona jest już paraliżująca? Czy są jakie znasz sposoby na zmniejszenie tego odczucia presji z zewnątrz? Jeśli masz. Wiesz co? Mhm. Każdy ma jakby inny próg taki, który nas zaczyna w jakiś sposób paraliżować. Nie? I jakby na pewno wystawianie się, tak sobie myślę, taką rzeczą, która bardzo dużo ludzi paraliżuje, to są wystąpienia publiczne. I ja pamiętam, jak to było u mnie, jak mam za sobą wystąpienie na naprawdę dużą ilość osób na żywo, ale pierwsze wystąpienia to była jakaś masakra, katorga, no bo jednak to nie byłem do tego przyzwyczajony, nie? Więc zawsze to, co jest nowe, niewygodne, staje się w pewien sposób jakoś przerażające i trudne. Więc wydaje mi się, że też warto się przygotowywać. Trudno się porwać od razu na wystąpienie przed 500 osobami na żywo, jeżeli się nigdy nie występowało nawet przed 10. Mimo wszystko, nawet jak się występowało przed 10, to występ przed 500 osobową publicznością powoduje przyspieszenie bicia serca, nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. No tak. A to jak w takim razie można rozmawiać z osobami, które wywierają na nas presję? Bo mówisz w sytuacjach typu właśnie takie wystąpienia, ale wiadomo, że są też takie sytuacje, gdzie presję wywiera konkretna osoba, typu ktoś z rodziny albo ktoś ze znajomych i zdajemy sobie sprawę, że to jest osoba, a nie sytuacja. I jak rozmawiać z taką osobą, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji? Okej. No tak mi się kojarzą kilka możliwości, bo to znowu zależy. Chyba to będzie odpowiedź na każde pytanie. To zależy. Ta presja może być na przykład z poziomu takiego, że szef mi każe coś zrobić. No i teraz szef mi każe coś zrobić, to nie mogę szefowi powiedzieć, żeby spadał na drzewo. Nawet ładnymi słowami. Tak, ale mogę mu przedstawić, jak wygląda moja sytuacja. Tak? Czyli w sposób taki asertywny, oparty na faktach, jestem w stanie pokazać, ok, drogi szefie, wymagasz ode mnie, żebym zrobił to, to i to w takim terminie. Niestety nie jestem w stanie zrobić tego w tym i tym terminie, bo mam jeszcze takie, takie i takie inne zadanie. Więc całościowo nie jestem w stanie się wyrobić. To może podejmijmy wspólnie decyzję, co przesunąć na inny termin, a co zrobić teraz. Czyli poprzez taką otwartą rozmowę. Tak? Czyli zawsze kluczem jest po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu i rozmawianie o tym, co nas dręczy. Często. To jest w ogóle taki szeroki temat, bo bardzo często my nie rozmawiamy, tylko bardzo często, zresztą o tym nie powiedziałem przy oczekiwaniach, ale często
oczekiwanie, które mamy na barkach, to jest oczekiwanie, które myślimy, że ktoś od nas czegoś oczekuje. Tak? I wtedy nagle okazuje się, że my mamy jakieś oczekiwanie, które wywiera na nas presję, ale druga strona tego nie oczekuje. I to jest dopiero śmieszna zabawa z naszym umysłem. Tylko jest w naszej głowie. No dobrze, a to w takim razie przejdźmy teraz na tą drugą stronę, kiedy to nie my, to nie na nas ktoś wywiera presję, tylko widzimy, że ktoś inny jest pod presją. Może być z naszego powodu, może być z innego. Jak rozmawiać z taką osobą? Jak pomóc jej, tak żeby nie odczuła z naszej strony dyskomfortu, żeby poczuła się lepiej, żeby jak pomóc jej wyjść z takiej sytuacji? Myślę, że takim częstym przykładem jest na przykład nastoletnie rodzeństwo. Pewnie wielu, albo ktoś z nas na pewno ma jakieś nastoletnie rodzeństwo i to jest taki wiek, kiedy często odczuwa się pierwsze skutki presji rówieśniczej w wieku 13-14 lat. Jak rozmawiać z taką osobą, żeby pomóc jej nie dawać się tej presji? No znowu to zależy od tego, jaka to jest presja, nie? Tak się zastanawiam. No i teraz może być to presja związana przykładowo z tym, że dużo się dzieje. I to dużo się dzieje często jest taką niemierzalną rzeczą. Więc wtedy najłatwiej jest przejść do rozmowy, ale takiej opartej o fakty i z jednej strony o fakty, a z drugiej strony o obserwacje. Jeżeli widzimy kogoś, kto jest pod presją, kogoś, kto mocno daną rzecz przeżywa, to po pierwsze powiedzmy mu to, co my widzimy. Tak? Widzę, że ostatnio mocno się stresujesz, bo ostatnio wcześniej wstajesz i gorzej śpisz. Tak? Zastanawiam się, z czego to wynika. Zacznijmy tą rozmowę. Jeżeli wiemy, z czego to wynika, no to porozmawiajmy o faktach, bo może właśnie dla młodszego brata czy siostry będzie to przerażająca kartkówka albo nadchodzący egzamin na koniec szkoły, ale jako starsze rodzeństwo już tam byliśmy, więc wiemy, że to nie jest najtrudniejsza rzecz w życiu. Więc możemy opowiedzieć o naszych doświadczeniach, możemy spróbować wziąć to, co jest duże i takie poplątane w głowie tej osoby, wyciągnąć to i spojrzeć na to razem. Czyli okej, zastanówmy się, co to jest, co na ciebie tak wywiera tą presję. Może tam jest, da się to podzielić na mniejsze elementy. Może całościowy egzamin dojrzałości czy matura można rozbić na poszczególne egzaminy. A każdy z tych egzaminów na poziom podstawowy i rozszerzony. A w ramach tego są różne na przykład działy, czyli różne działy matematyki. I wtedy dochodzimy, że nagle okazuje, że trzeba się nauczyć, co to jest sinus, a co kosinus, a nie trzeba od razu zdawać maturę. Czyli po prostu małymi kiepaczkami do celu. Dobrze. A to jeszcze w takim razie trzecia sytuacja, kiedy to my wywieramy na kimś presję. To też się oczywiście może zdarzać. To w takim razie jak to rozpoznać i jak to zmienić? Jak przestać być osobą, która wywiera na kimś negatywną presję? Znaczy łatwo jest sprawdzić, czy wywieramy na kogoś presję. Wystarczy wziąć lusterko, przysunąć je sobie tutaj do twarzy i jeżeli pojawia się para, to znaczy, że wywieramy na kogoś presję. W sensie zawsze wywieramy na kogoś presję. Jeżeli żyjemy, to wywieramy na kogoś presję i tak jest. Ta presja może być większa, może być mniejsza. I to też jest tak, że my wychodzimy z domów. W sensie gdzieś mamy jakiś proces socjalizacji, w ramach których czegoś się nauczyliśmy. Nauczyliśmy się pewnych schematów, zachowań i pewnych różnych sposobów działania. Te działania nie zawsze były super konstruktywne. Jakby nie zawsze były one takie miłe, przyjemne. Po prostu czasem rodzice wywierali na nas presję w sposób bezpośredni. I my ten schemat mamy, umiemy go, zaobserwowaliśmy, nauczyliśmy się i zaczynamy go stosować w życiu. I zaczynamy trochę dzięki temu, na przykład menadżer w ten sposób będzie podchodził do swojego pracownika, no bo on się nauczył tego z domu i traktuje pracownika trochę jak dziecko.
I teraz jak zauważyć to, że my zachowujemy się w taki sposób? No to znowu chodzi o świadomość. Myślę, że zastanawianie się nad sobą w jakiś sposób to już jest pierwszy bardzo ważny klucz do sukcesu. Taka obecność chociażby na tym spotkaniu powoduje, że w jakiś sposób zastanawiacie się nad tymi oczekiwaniami tą presją. I jeżeli tak, to super, bo to może coś zmienić właśnie. Ważne jest to, żeby zapamiętać, myślę, że zawsze wywieramy na kogoś presję i teraz, biorąc to pod uwagę, możemy się zastanowić przy tych najważniejszych relacjach na początek, czy przypadkiem ta presja nie jest zbyt mocna, czy przypadkiem nie przeginamy w którąś stronę, nie? Myślę, że w ten sposób. To jest mądre podejście, żeby po prostu myśleć nad tym, co mówimy, co robimy. A to w takim razie jeszcze może takie pytanie pandemiczne troszeczkę, dlatego że przez to, że siedzimy cały czas w domach, to naszym głównym komunikatorem są media społecznościowe, które są słynne z tego, że lubią na nas presję wywierać, tak jak mówiłeś, albo reklamami na Facebooku, albo jakimiś kanonami nieosiągalnymi piękne na Instagramie. I czy myślisz, że przez to coraz częściej odczuwamy tą presję społeczeństwa? Myślisz, że właśnie to, że siedzimy teraz w domach i głównie komunikujemy się za pomocą mediów społecznościowych, wpłynęło na to, jak na nasze oczekiwania, jakby na oczekiwania świata, jakie postrzegamy wobec nas samych? Myślisz, że coraz częściej postrzegamy, odczuwamy tę presję, czy to się nie zmieniło w porównaniu do tego, jak było 3 lata temu? Wiesz co, no teraz jest łatwiej zazdrościć, nie? Bo jeżeli komuś się udało w jakiś sposób, nie wiem, opuścić kraj i pojechać gdzieś do ciepłego miejsca, albo ktoś na przykład w jakiś sposób bardziej się, nie wiem, w jakiś sposób tak sobie ułożył życie, że może w ciągu tygodnia wyjść pobiegać i wrzuca zdjęcie z biegania. Jakby pamiętajmy, że to, co widzimy na mediach społecznościowych, w mediach społecznościowych, to jest tylko mały wycinek, taki mały wycinek rzeczywistości, tak? To jest mega dużo zresztą materiałów na mediach społecznościowych, jak coś wygląda w mediach społecznościowych, a jak wygląda naprawdę. Takie porównanie, takie tak to wygląda jako post, a tak to wygląda naprawdę. I no, trawa po drugiej stronie jest zawsze bardziej zielona. Nie? Trawa. Warto o tym pamiętać. Jakby to jest rzecz, do której doszliśmy jakby właśnie w ramach z naszych rozmów z Wojtkiem, z którym tworzymy i fundację, i projekt. Z racji tego, że akurat na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, to jeszcze to razem pracujemy, więc w ogóle mamy ze sobą masę kontaktu. Jak na przykład wyjeżdżaliśmy gdzieś razem na wakacje, to dużo ze sobą dyskutowaliśmy właśnie. Doszliśmy już do tego wniosku, że trawa po drugiej stronie jest zawsze bardziej zielona, ale chyba nie warto się zamieniać, nie? Swoją osobę tak możemy mieć. Super, no. Mamy jeszcze jakieś pytanie od publiczności. Brzmi, czy da się siebie samego zdiagnozować? Obstawiamy, że chodzi o fakt wywierania przez nas presji na kimś, więc w jakiś sposób. Okej, okay, no właśnie, czy da się. No właśnie pytanie, czy tam jest napisane, że zdiagnozować siebie pod kątem właśnie wywierania w presji, czy. Momencik, tak mi się wydaje. Okej. Okay. No bo to jest takie pytanie, wiesz, w naszym projekcie, który nazywa się Depresja, pytanie o diagnozowanie się, no dotyczy też mocno zdrowia psychicznego, więc jeżeli chodzi o diagnozowanie się pod kątem zdrowia psychicznego, to bardzo proszę nie róbcie tego, w sensie nie diagnozujcie się sami. Jeżeli czujecie, że pojawia się w waszej głowie pytanie, że kurde, może coś jest nie tak, nad czymś powinienem się zastanowić, może warto by było, żebym się wybrał do kogoś, to jest idealny moment, idealny znak, żeby wybrać się na przykład do specjalisty. Można się wybrać do psychoterapeuty, można się wybrać do psychiatry, to nie boli. Można się wybrać na przykład do takiego łysego kolesia jak ja, żeby pogadać na konsultację, jeżeli nie wiecie, co się dzieje. Natomiast samemu się nie ma co diagnozować. To jakby lekarze, którzy stawiają diagnozę, studiują bardzo długo i dużo czasu na to poświęcają, żeby się tego nauczyć, więc samemu się nie ma co diagnozować.
Jeżeli chodzi o diagnozowanie tego, czy ja wywieram na kogoś presję, albo jaka ta presja na mnie działa, no to jest po prostu pochylenie się nad sobą i zaczęcie się zastanawiania, jak ja wywieram tą presję. Czy to, co robię na kimś na przykład, to jest coś, co chciałbym, żeby inni wykonywali na mnie. To będzie dobre pytanie. Albo czy to, jak ktoś mnie traktuje, mi odpowiada, czy ja się z tym czuję ok. Jeżeli nie, no to jest to jakaś podpowiedź od razu. Słuszna odpowiedź i rzeczywiście dobrze o tym mówisz, że nawet godzina studiowania tego materiału w internecie nie sprawi, że będziemy tak mądrzy jak specjaliści, którzy uczą się na ten temat od lat. A to jeszcze w takim razie może zapytam się, bo wracając też na chwilę do mediów społecznościowych, po czym w takim razie poznać, że kontakt, który obserwujemy, to już nie jest tylko czyszczenie naszych oczu ładną estetyką, ale to jest już coś toksycznego, co ma na nas zły wpływ. Masz może jakiś sposób na rozróżnienie tego, czy to jest już raczej w naszej głowie i to jest kwestia naszego nastawienia? Wiesz co, akurat trochę posłużę się przykładem, który ostatnio usłyszałem od koleżanki, bo sam chyba trochę jestem ciężkim przypadkiem, bo jeżeli chodzi o media społecznościowe, to kiedyś zacząłem korzystać z Facebooka i na przykład Instagram dla mnie już jest w ogóle nieintuicyjny. W sensie mam Instagrama, korzystamy z Instagrama i musimy korzystać z Instagrama pod kątem promocji naszych działań. Ale na całe szczęście mamy świetną ekipę od tego. Tak samo od Facebooka. Ja jak wchodzę na swojego Facebooka, to głównie na komputerze. W ogóle jestem takim, już trochę się czuję takim starym dziadkiem, który głównie Facebooka jeszcze na komputerze przegląda i internet przegląda na komputerze. I jakby myślę sobie, że nie będę najlepszym przykładem, bo też jak wchodzę na Facebooka, to mam taką aplikację, która powoduje, że nie mam nic na wallu zupełnie, tylko mam pustego walla i traktuję to zupełnie jako narzędzie takie biznesowe, że tak powiem, w cudzysłowie, tak, promocyjne. Natomiast ta historia o koleżance to jest historia, gdzie ona obserwowała na Instagramie jeden profil. Profil pewnej influencerki, która pokazywała życie z zupełnie innej perspektywy. To był profil jakiejś menadżerki, która pokazuje właśnie, jak ona żyje, jak jej się powodzi, jak jest super, jak ona sobie doskonale w tej korporacji radzi, jak ona podróżuje, jak ona wydaje te pieniądze. Nie? Jakby w którymś momencie ta moja koleżanka mówi, że zdała sobie sprawę, że ona się źle czuje, jak ogląda. Ona czuje na przykład w sobie, w środku wyrzuty sumienia, że na przykład jest w jakiś sposób gorsza od niej. W jakiś sposób ma mniej, w jakiś sposób to życie nie jest prawdziwe. Jeżeli czujemy coś takiego, albo czujemy jakąś taką chorą zazdrość, no to pytanie, po co to oglądać? Jeżeli to nas motywuje, jeżeli to nas inspiruje do jakiegoś działania, jeżeli daje nam to coś dobrego, to fajnie. Jeżeli nas to jakby czujemy, że osłabia, jeżeli wprowadza nas taki nastrój trochę bardziej depresyjny, smutny, albo właśnie pojawia się złość, no to może nie ma sensu. Może to jest właśnie nie dające niczego dobrego. Nawet jeśli podoba nam się to, co udostępniają, bo jest ładne, bo jest czymś, do czego moglibyśmy dążyć, jeśli nam wprawia nas w zły humor, należy po prostu się od tego odciąć, chociaż na jakiś czas pewnie. Dobra, i to jeszcze mamy jedno pytanie w takim razie. Czy uważasz, że przez presję społeczeństwa ludzie częściej zapadają w choroby psychiczne? Czy to może mieć jakieś odniesienie, jakieś powiązanie? Nie mam badań. Okej. Ale myślę, że jakby to, co się dzieje w świecie, wpływa na nas. Kiedyś ten świat był wolniejszy. Kiedyś ten świat był inny. Zresztą wystarczy sobie przypomnieć, jak to wyglądało 10 lat temu. Jak to wyglądało, jak byliśmy małymi dziećmi. To był zupełnie inny świat, prawda? I teraz ten świat wymaga od nas coraz więcej. Jakby tych informacji
coraz więcej do nas dociera, tych bodźców coraz więcej do nas dociera, tej przestrzeni na spokój jest coraz mniej. A nawet jak mamy tą chwilę, kiedy moglibyśmy poczytać książkę, to łatwiej nam sięgnąć po telefon, na którym mamy dużo ładnych obrazków, a wiadomo, obraz jest wart więcej niż 1000 słów, prawda? Więc jakby przez to trochę nie dajemy sobie takiego czasu na odpoczynek, na odetchnięcie, na zatrzymanie się, nie? A to by było, myślę, wartościowe z perspektywy takiego życia normalnego, spokojnego. Dokładnie. No dobra. Ja chyba na razie nie widzę więcej pytań, więc jeśli ktoś ma jeszcze jakąś dodającą kwestię, to ostatnie sekundy, żeby ją napisać w komentarzu. Chyba, że ty masz jeszcze jakiś wniosek. Tak, który jak nie, to zapraszamy na konsultację. A właśnie, to też przypominamy, że warto sobie korzystać. Też jeżeli macie jakieś pytania, możecie śmiało potem napisać bezpośrednio do mnie albo też pod komentarze, pod tym, jak to się nazywa, pod live'em w komentarzu i wtedy będę się mógł też na ten temat wypowiedzieć. Wystarczy, że mnie tam oznaczycie albo znajdziecie na Facebooku pod konto mam jako Marcin Pawelec. Chyba byłem pierwszym Marcinem Pawelcem na Facebooku, więc jest szansa, że wtedy uda wam się mnie znaleźć. Dobra, a to jeszcze w takim razie mam jedno pytanie. Jak myślisz, czy ludzie asertywni lepiej mogą radzić sobie z negatywną presją otoczenia? Czy asertywność jest taką tarczą obronną przed presją? Warto się jej uczyć. Zdecydowanie. Tylko tutaj musimy wziąć pod uwagę bardzo, bardzo ważną rzecz, że asertywność to nie jest tylko sztuka mówienia nie. To też musi być, żeby to wybrzmiało, że asertywność to jest odpowiedni sposób dbania o swoje granice i akceptowanie jednocześnie granic innych osób. Czyli asertywność na pewno jest bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby zadbać o te swoje granice, ale też dzięki asertywności będziemy mogli zadbać o granice innych, więc też mniej będziemy krzywdzić innych. Choć nie zawsze będziemy to, co zrobimy i to, jak odpowiemy, będzie miłe dla kogoś, no bo jednak na przykład będziemy potrafili komuś odmówić, kiedy nie będziemy chcieli czegoś zrobić, bo to będzie naruszało naszą przestrzeń. Ale będziemy żyć zgodnie z samymi sobą, a to też jest przecież ważne dla potem relacji z tym człowiekiem. Dobrze, i jeszcze jest jedno pytanie z komentarza. Jak radzić sobie ze stresem i brakiem kontroli? Okej. Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Znaczy, jak radzić sobie ze stresem? No to jest bardzo dużo... To jeszcze może dodam, że to jest w odniesieniu do presji otoczenia. Z takim stresem właśnie związanym z negatywną presją. Okej, czyli mamy stres wynikający z presji otoczenia. Jak sobie z tym radzić? Tak. No, jakby jest bardzo dużo narzędzi do radzenia sobie ze stresem. Tak? Zakładam, że to jest taki stres, który gdzieś tam się utrzymuje długoterminowo, bo też pamiętajmy, że stres, który nas motywuje do działania i on jest teraz chwilowy, krótki, szybki, mocny, no to jest okej, bo on nas motywuje. Natomiast stres, który jest stały, nawet malutki, stały, taki chroniczny, to jest jak kamień w bucie. No, chwilę może być, ale po chwili będzie nas dłuższej uwierał i musimy sobie z tym poradzić. No i teraz pytanie, co nas stresuje? Znowu musimy się pochylić i trochę oddać takiej samoświadomości. Co nas konkretnie stresuje? Czy nas stresuje w tej presji otoczenia właśnie sytuacja, a może osoba? A jeżeli osoba, to co w tej osobie nas stresuje? Może jakieś jej konkretne zachowanie? Bo może okazać się, że to konkretne zachowanie, przykładowo menadżera w firmie, w nowej pracy, powoduje, że odpala mi się w jakieś skojarzenie, na przykład stresowe ze szkoły. Tak?
I to też może być. Więc warto się temu przyjrzeć po prostu. Jak sobie radzić z brakiem kontroli? Bo trzeba zaufać temu, że nie zawsze będziemy mieli pełną kontrolę. I to też jest kolejna rzecz. I tutaj o braku kontroli, utracie kontroli można gadać godzinami. I zresztą ja jak poszedłem jakiś czas temu na swoją własną psychoterapię, tak, można się tego nie bać, to właśnie bardzo wyszło to, że mam duże poczucie kontroli i muszę kontrolować wszystko. I jak tracę kontrolę, to coś idzie nie tak. No tylko tam przegadałem kilkanaście godzin na temat samej tej kontroli, więc tu jest dużo do opowiadania. Więc tak, zbierając w całość, trzeba by się zastanowić, co konkretnie mnie tam stresuje, czego konkretnie nie kontroluję i czy mam w ogóle szansę to kontrolować. No, to jest pytanie. Właśnie, to jest dobry wniosek. A co w takim razie, jeśli jednak nie możemy sobie z tą presją długotrwałą poradzić? Jakie są konsekwencje długotrwałej presji? No i tu się pojawia... Dobre pytanie, bo co się dzieje z długotrwałą presją? No, długotrwała presja powoduje w nas stany emocjonalne i myśli i zachowania, które są destrukcyjne. No i może to doprowadzić, długotrwała presja może doprowadzić do epizodów depresyjnych, właśnie takich, w których czujemy, że właśnie czujemy dużą ilość smutku, przestajemy odczuwać radość, przestajemy cieszyć się tym, co nas kiedyś cieszyło, dochodzi faktycznie do depresji i to się może potem znowu pogłębiać. Więc warto też obserwować to, co się dzieje, no bo długotrwała presja może skutkować po prostu chorobą i wtedy trzeba się wtedy udać do specjalisty. Co też jest ok. Pamiętajcie, jakby nasz projekt jest bardzo mocno nastawiony na to, żeby mówić, że można iść do specjalisty, można wybrać się do psychoterapeuty, do psychiatry, bo to jest normalne. Zresztą nawet dzisiaj odbyliśmy rozmowę i rozmawialiśmy o tym, czy można mówić o zdrowiu psychicznym, bo to trochę tak strasznie brzmi. No nie, no właśnie chodzi o to, że musimy mówić o zdrowiu psychicznym, nie o zdrowiu mentalnym, nie o well-beingu, nie o jakichś takich miękkich rzeczach, mental healthach i tak dalej, bo tak długo, jak tego nie nazywamy wprost, tak długo my jako społeczeństwo będziemy bali się pójść do specjalisty po pomoc. Nie mówimy, że nam kapie z noska, tylko mamy katar, prawda? Dlaczego... To teraz, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to znaczy, że musimy iść do specjalisty. Nie mówmy, że to jest well-being, tylko mówmy o zdrowiu psychicznym. Czyli nawet jeśli to jest dla nas stresujące i nowe doświadczenie, bo to jest wciąż jednak dość sprawy temat tabu, to warto wyjść ze swojej strefy komfortu jak najwcześniej, zanim to się przeobrazi w takiego wielkiego potwora. Tak, spokojnie. Generalnie, jeżeli czujemy, że się źle czujemy psychicznie, przez dłużej niż 2 tygodnie, to jest moment, kiedy warto się zastanowić. Tak, może warto się wybrać wtedy do specjalisty. Właśnie, albo na konsultację. Albo na konsultację, jak najbardziej. No dobrze, z tego co widzę, to na razie to już nie ma więcej pytań, także jeśli ktoś jeszcze chce, to ostatnie sekundy. A tak to może mamy w takim razie moment na takie podsumowanie, ostatnie jakąś jedną złotą radę od ciebie, jak się nie dać. Nie przygotowałem się na to. Na jedną złotą radę. To jest najtrudniejsze zawsze. No tak. Akurat opowiadać godzinami i rozmawiać tak, jak teraz rozmawiamy, mogę, ale jedna złota rada. Co by tu wybrać? Chyba najczęściej pojawiało się w trakcie naszej tego, co najpierw ja mówiłem i teraz naszej rozmowy, ta świadomość. Czyli... Tą jedną złotą radą może być to, żebyście się zatrzymali po prostu. Zatrzymali na chwilę, może właśnie z kartką i z długopisem, z notesem, raz na jakiś czas i zastanowili się, co tak naprawdę w waszym życiu się dzieje. Tak naprawdę. Tak? Jakie są to relacje? Jakie to są sytuacje? Co was cieszy? Co was smuci? Co was motywuje? Co was może przeraża? Tak?
żeby zdawać sobie z tego sprawę. Czyli ta świadomość jest takim kluczem do tego, żeby coś potem zmieniać. Pierwszy, najważniejszy krok, żeby wiedzieć, że coś jest do zmiany. Mhm. Potem może być już tylko lepiej. Tak jest. No dobrze, to w takim razie Marcin, dziękujemy Ci bardzo za wartościową prelekcję i ćwiczenie. Mam nadzieję, że każdy ze słuchaczy będzie mógł skorzystać z niego dzisiaj, jutro, za tydzień, w razie takiej potrzeby. Najlepiej jak najszybciej. No i oczywiście zapraszamy Was wszystkich do obserwowania i projektu Depresja, i Studentów dla Zdrowia, bo na pewno znajdziecie tam wiele wartościowych treści z zakresu zdrowia psychicznego, które właśnie, o którym trzeba mówić więcej, częściej i dobitniej, bo jest tak samo ważne jak każde inne. No dobrze. Kończymy, tak? Kończymy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.